Temat zawsze stanowił pretekst dla obrazu. Twarz ludzka, postać ludzka, pejzaż, architektura, ukrzyżowanie, akt, nawet tam martwej natury chyba nie ma w tym wszystkim. No i właściwie zawsze maluję to samo, może maluję to w inny sposób, ale wreszcie najbardziej istotną rzeczą dla mnie jest obraz. I sądzę, że ja na każdy obraz patrzę jak na obraz abstrakcyjny, tak mimo wszystko. Ja osobiście zupełnie nie rozumiem, dlaczego obrazy moje straszą, ale jeśli już straszą, to dlaczego, jeśli obrazy straszą, nie można by ich było powiesić na ścianę? Ogromna ilość ludzi lubi się straszyć, więc być może kupują także ci, którzy lubią się straszyć. Ja oczywiście nie jest to moim zamiarem w najmniejszym stopniu. Jeżeli maluję jakieś postacie, które są zdeformowane, to nie znaczy, że mam tak naprawdę ochotę deformować kogokolwiek lub też widzę w ten sposób świat. To jest po prostu forma ściśle malarska, tak samo jak są formy muzyczne. Co namalowane jest w jakiś sposób bajką i filmem, ale jeśli ja maluję, to oczywiście jest to śmierć stylizowana. Być może, że moja rozmowa ze śmiercią ma charakter magiczny, ale wątpię. Poglądy odnośnie świata, że to można było poglądy podzielić na polityczne, ekonomiczne, moralne i tak dalej, nie mają absolutnie nic wspólnego z tym, co robię. To jest zupełnie, zupełnie niezależne. Po prostu stanowi świat sam w sobie, świat sztuki, który
istnieje, być może, że rzeczywistość w jakiś sposób na to wpływa, ale wpływa drogą nieuświadamianą przeze mnie samego. Zapewne żyjąc jako ostatni mieszkaniec świata, który ocalał od zagłady atomowej na jakimś bezludnej wyspie, nie robiłbym, bo wtedy to jest już jakby dla nikogo. Znajdujemy się w starym mieście Freising, będącym siedzibą biskupstwa, w mieście o wielkiej tradycji rzymskokatolickiej. Bardzo się cieszę, że mogę po raz pierwszy w Niemczech zaprezentować pracę Beksińskiego publiczności zainteresowanej sztuką. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z obrazami Beksińskiego, byłem pod głębokim wrażeniem siły ekspresji płynącej z tych obrazów, sposobu budowy i wysokiej jakości tego malarstwa. Szanowni Państwo, pragnę Was serdecznie powitać dzisiejszego wieczoru na tej wystawie i podziękować za tak liczne przybycie. Wystawa ta, proszę Państwa, jest wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju. Po raz pierwszy w Niemczech spotykamy się z wystawą prac jednego z najsławniejszych polskich malarzy, Zdzisława Beksińskiego. Es wird heute Abend ein sehr berufener Romancier, Schriftsteller, Essayist zu diesem Thema. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczy bardzo znany eseista, powieściopisarz. Z radością witam pana Nowakowskiego tu w Monachium. Cieszę się ogromnie z pańskiego przybycia.
Pragnę również gorąco powitać człowieka, bez którego organizacja naszej wystawy nie byłaby możliwa. Jest to właściciel tych obrazów, francuski profesor, urodzony w Polsce, mieszkający od 28 lat w Paryżu. Jest obecnie wśród nas. Panie Dmochowski, pozwolę sobie serdecznie pana powitać. Cieszę się bardzo, że jest pan tu z nami. Pragnę również powitać pana Wolfganga Sore, który ze swojej strony powie państwu parę słów o tych obrazach jako światowej sławy dziennikarz, specjalista w sprawach sztuki. Wiele jego artykułów zamieszczonych w piśmie Sztuka Świata, jak i w innych fachowych czasopismach, na pewno państwo znacie. Cieszę się bardzo, że uczestniczy pan w naszym spotkaniu, panie Sore. Panie panowie, zebraliśmy się tu wszyscy razem dziś wieczorem, żeby świętować wernisaż obrazów Zdzisława Beksińskiego, który jest jednym z najbardziej znaczących przedstawicieli sztuki fantastycznej lub lepiej wizjonerskiej w Polsce. Właśnie owo wizjonerstwo jest najbardziej charakterystycznym znakiem tego malarstwa. Na przeważającej liczbie obrazów średniego formatu odzwierciedla się w sposób zamknięty i symboliczny słowiańska melancholia. Można też powiedzieć słowiańskie igranie ze śmiercią, zniszczycielską tendencją naszych czasów. Beksiński jest tu artystą nieznanym, ale jest artystą wielkim. Mówi w swych obrazach tak wiele o sobie, o świecie, o stanie tego świata. I wyraża to z niezwykłym mistrzostwem, wywierającym wielkie wrażenie. Dlaczego odwiedził pan dzisiaj tę wystawę? Interesuję się sztuką, choć nie zawodowo. O Beksińskim wcześniej nie słyszałem, ale wrażenie jest wstrząsające. Tematyka, którą prezentuje Beksiński, jest niewątpliwie stale aktualna. Zaleciłbym powieszenie tych, któregoś z takich obrazów przypominających o okropnościach wojny, o okropnościach zabijania politykom i im dedykowałbym w gabinetach te obrazy. Dlaczego nie będziesz na własnym wernisażu? Gdy jestem centrum zainteresowania, to się po prostu źle czuję. To wydaje mi się, że jedynym miejscem, jakie byłoby dla mnie możliwe, to jest wejście pod stół i przeczekanie, aż ta cała potworność się skończy. Inicjator tej wystawy, dr Hartl, dokonał właściwego wyboru. Dzisiejsze nasze spotkanie we Freising uważam za symboliczny krok na drodze do lepszego sąsiedztwa. Współpraca kulturalna rodzi potrzebę poznawania się ludzi dobrej woli. Nie ma złych i dobrych narodów. Jest tylko zła albo dobra polityka. Ale polityka nie jest nieodwracalnym przeznaczeniem losu. Ona jest robiona przez ludzi i ludzie mogą ją zmieniać. Nowa Polska potrzebuje nowej Europy. Nowa Europa potrzebuje nowej Polski. Panie i panowie, przyszłość może zacząć się już dzisiaj. Dziękuję państwu.
momentu, kiedy pojawił się Dmochowski, jestem opłacany, po prostu on staje się właścicielem moich obrazów. Czuję to jak rodzaj pozłacanej klatki, która mnie po prostu, w którym mam zapewnione, powiedzmy, funkcjonowanie codzienne, ale nie mam tego marginesu wolności i lęku związanego z tą wolnością, który bym chciał posiadać. Liczy się tylko absolutna, do końca skrajna, wewnętrzna prawda samego siebie. I on ją na swój sposób ujawnił. I kiedy zobaczyłem proces powstawania niektórych obrazów, gdzie poszczególne przedmioty się pod pędzlem przemieniały w zupełnie inne przedmioty, odkryłem pewną, wydaje mi się, że odkryłem, tajemnicę tego malarstwa, którą warto upowszechnić, żeby nie mylić jej odbioru, nie zaciemniać istotnych znaczeń tej sztuki. Otóż jest to najbardziej samotna i najbardziej wolna twórczość, z jaką zdarzyło mi się spotkać, przynajmniej fizycznie, w ciągu mojego życia.